I otwieram 12. sesję Rady Gminy Gzyra. Witam serdecznie pana wójta, pracowników Urzędu Gminy, panią mecenas, dyrektorów szkół, zaproszonych państwa radnych i sołtysów oraz wszystkich, którzy zaszczycili nas dzisiaj swoją obecnością. I serdecznie przepraszam, podobno już problemy techniczne się powoli kończą i już jest w internecie transmisja online. W związku z tym możemy rozpoczynać. Proszę państwa, w dzisiejszej sesji uczestniczy 15 radnych, a zatem posiadamy kworum do podejmowania prawomocnych uchwał. Otrzymaliście państwo w sposób prawidłowy porządek dzisiejszego posiedzenia i pozwolę go sobie w tej chwili przedstawić. Punkt pierwszy, otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad. Punkt drugi, przyjęcie porządku obrad. Punkt trzeci, podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii gminie Gzyr na 2020 rok. Punkt czwarty, podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy Gzyr. Punkt piąty, podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Gzyr na rok 2020. Punkt szósty, podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Gzyr. Punkt siódmy, podjęcie uchwały w sprawie przekazania w formie darowizny nieruchomości. Punkt ósmy, projekt uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gzyr. Punkt dziewiąty, podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Punkt dziesiąty, podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Punkt jedenasty, podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej. Punkt 12. Podjęcie uchwały w sprawie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków na terenie gminy Gzyr. Punkt 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gzyr w 2020 roku. Punkt 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu ochrony zdrowia psychicznego dla gminy Gzyr na lata 2020-2022. Punkt 15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Gzyr. Punkt 16. Informacja o wysokości średnich wynagrodzeń w podziale na poszczególne stopnie awansu zawodowego nauczycieli i kwota wypłacanych jednorazowych dodatków uzupełniających za 2019 rok. Punkt 17. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Gminy Gzyr podjętych w 2019 roku. Punkt 18. Sprawozdanie z działalności Komisji Stałych Rady Gminy Gzyr w 2019 roku. Punkt 19. Przyjęcie protokołu numer 11 przez 2019 z sesji Rady Gminy Gzyr z dnia 27 grudnia 2019 roku. Punkt 20. Sprawy bieżące gminy. Punkt 21. Wolne wnioski i oświadczenia. I punkt 22. Zamknięcie sesji. Proszę państwa, chciałbym się zapytać państwa radnych i pana wójta, czy są propozycje zmiany w proponowanym porządku dzisiejszej sesji. Proszę bardzo, pan wójt. Ja bym chciał jeszcze wprowadzić na dzisiejszą sesję projekt jednej uchwały, czyli zmiana uchwały w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnej hali sportowej w Zach. Proponowałbym, żeby to był punkt 16, czyli po tamtych wszystkich uchwałach
informacjami na szkarbu, ewentualnie 15a. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś inne propozycje? Dziękuję. Ponieważ nie ma innych propozycji, musimy przegłosować proponowaną zmianę przez pana wójta jako punkt 15a w brzmieniu. Proszę pana wójta o czytanie. Jest uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnej hali sportowej w Zachach. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za zmianą, proponowaną zmianą porządku dzisiejszej sesji? Anna Chojnacka. Jestem za. Witold Czapliński. Jestem za. Zdzisław Kaczorowski. Jestem za. Wiesław Karpacz. Jestem za. Piotr Kownacki. Jestem za. Emilia Oleksa. Jestem za. Dariusz Paradowski. Jestem za. Andrzej Pychewicz. Mateusz Sierżan, Wiesław Świadkowski, Joanna Świderska, Robert Turek, Alina Załoga, Paweł Zaręba, Włodzimierz Bikowski. Dziękuję. Głosowało 15 radnych, za 15, przeciw 0. Wstrzymało się 0. Stwierdzam, że porządek został po zmianie zatwierdzony. Proszę państwa, przechodzimy do punktu 3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w gminie Gzy na 2020 rok. I poproszę o sprawozdanie panią Marię Kupiecką. Została pozytywnie zaopiniowana.
Dziękuję bardzo. Poproszę o opinię komisji. Dziękuję bardzo. Mam jeszcze prośbę, że kiedy Państwo udzielacie wypowiedzi jakiejkolwiek, to prosiłbym poczekać chwileczkę na mikrofon. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, przechodzę teraz do odczytania treści uchwały. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w gminie Gzyna 2020 rok na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 2010 roku w samorządzie gminnym Dziennik Ustaw 2019 roku, pozycja 506 z późniejszymi zmianami, artykuł 4 ust. 2 i ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz artykuł 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii. Dziennik Ustaw 2019 roku, pozycja 852, Rada Gminy Gminy uchwala, co następuje. Paragraf 1, ustęp 1. W uchwale nr 11 łamane przez 73 łamane przez 2019 z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii pieniędzy na 2020 rok stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. Rozdział 7. Źródła i zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii otrzymuje brzmienie. Punkt 1. Za udział w posiedzeniach komisji członkom komisji przysługuje 160 zł brutto za posiedzenie. Punkt 2. Dla przewodniczącego komisji ustala się ryczałtowe wynagrodzenie miesięczne w wysokości 250 zł brutto za podpunkt pierwszy, koordynację i bieżące nadzorowanie realizacji zadań objętych gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. Podpunkt drugi, nadzór nad przygotowaniem gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. Podpunkt trzy, nadzór nad prowadzeniem bieżącej dokumentacji Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Podpunkt czwarty, współpracę z instytucjami i organizacjami działającymi w sferze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii. Podpunkt piąty, udzielenie pomocy merytorycznej podmiotom realizującym zadania objęte gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. Podpunkt szósty, koordynowanie i inicjowanie działań zwiększających skuteczność i dostępność terapii uzależnień. Podpunkt siódmy, sporządzanie wniosków do sądu celem nałożenia obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu. Podpunkt ósmy, dyżury pełnione w siedzibie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Podpunkt dziewiąty, koordynowanie działań osób pracujących przy opracowaniu wyników diagnozy problemów społecznych oraz monitorujących przebieg realizacji zadań w zakresie PHRPA i PN. Społecznych oraz monitorujących przebieg realizacji. Przepraszam. Punkt 10. Współpraca z lokalnymi mediami, prowadzenie merytorycznej oceny strony internetowej GKRPA. Punkt 11. Prace w ramach zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Punkt 12. Obecność i przewodzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Podpunkt 12. Udział w kontroli podmiotu gospodarczego prowadzącego sprzedaż napojów alkoholowych. Podpunkt 14. Opiniowanie wniosków i wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Podpunkt 14. Nadzór nad przygotowaniem lokalnych aktów prawnych, uchwał i zarządzeń w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz
16. Udział w rozmowach motywacyjno-interwencyjnych z osobami uzależnionymi od alkoholu oraz nadużywania alkoholu. Punkt 3. Dla zastępcy przewodniczącego ustala się wynagrodzenie w wysokości 220 zł brutto za udział w posiedzeniu komisji. Punkt 4. Podstawę do wypłaty wynagrodzenia stanowi podpis członka komisji oraz przewodniczącego na liście obecności. Punkt 5. Wynagrodzenia za pracę w komisji będą wypłacane na koniec miesiąca, w którym odbyło się posiedzenie kwartalne, a w przypadku przewodniczącego komisji do końca każdego miesiąca, w którym pełnił funkcję. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Gzy. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Dziękuję. Nikt się nie zgłosił. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Anna Wojnacka. Jestem za. Witold Czapliński. Jestem za. Zdzisław Kaczorowski. Jestem za. Wiesław Karwacz. Jestem za. Piotr Kownacki. Emilia Oleksa. Jestem za. Dariusz Paradowski. Jestem za. Andrzej Pychewicz. Jestem za. Mateusz Sierżan. Wiesław Świadkowski. Jestem za. Joanna Świderska. Robert Turek. Jestem za. Alina Załoga. Jestem za. Paweł Zaręba. Za. Włodzimierz Bikowski. Głosowało 15 radnych, za było 15, przeciw nikt, wstrzymało się 0. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Przechodzimy do punktu 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy Gzy. Proszę o zajęcie głosu. Zabranie głosu panią skarbnik. Zamykam dyskusję i przechodzę do
przedstawienia treści uchwały. Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy na podstawie artykułu 226, artykułu 227, artykułu 229, artykułu 231 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, dziennik usta 2019 roku, pozycja 869 ze zmianami i artykuł 18 ustęp 2 punkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, dziennik usta 2019 roku, pozycja 506 ze zmianami, Rada Gminy Gzy uchwala, co następuje. Paragraf 1 ustęp 1. Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Gzy na lata 2020-2027 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Ustęp 2. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć w wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Ustęp 3. Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przechodzimy do głosowania. Anna Chojnacka. Jestem za. Witold Czapliński. Zdzisław Kaszorowski. Jestem za. Wiesław Karwacz. Za. Piotr Kownacki. Emilia Oleksa. Dariusz Paradowski. Andrzej Pytewicz, Mateusz Sierżan, Wiesław Świadkowski, Joanna Świderska, Robert Turek, Alina Załoga, Paweł Zaręba, Włodzimierz Pikowski. Głosowało 15 radnych, wszyscy byli za. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Przechodzimy do punktu 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji, podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Gzy na 2020 rok. Przekazuję głos pani skarbnik. Zapewnieniem pomocy nauczyciela
dla dzieci, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Zwiększenie wydatków bieżących innego ośrodka pomocy społecznej 12 927 zł, w tym zasiłki okresowe, celowe i pomoc na kursze 3 000 zł, pomoc w zakresie dożywiania 9 927 zł. Zmniejszono wydatki gminy o kwotę 22 500 zł, czyli 20 000 z tytułu zmniejszenia wydatków związanych ze sporządzeniem studium uwarunkowanych kierunków zagospodarowania przestrzennego pieniędzy, jest to przeniesienie wydatków na rok 2021. Zmniejszenie wydatków bieżących dotyczących oświetlenia w wsi przewodowo-poruchowej kwota 2500. Zmniejszenie wydatków związanych z przygotowaniem dokumentacji dotyczącej przewodowej drogi gminnej we wsi przewodowo-poruchowej 7500 zł. Ponadto dokonano przeniesienie poszczególnych podziałów klasyfikacji budżetowej w łącznej kwocie 885 zł. Przeniesienia dotyczyły planu Wysokiego Urzędu Gminy. Dokonano zwiększenia przychodów z tytułu wolnych środków z 2019 roku o kwotę 446 385 zł. 34 grosze. Z przeznaczeniem na spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych 386 385 zł 34 grosze oraz wykup obligacji w kwocie 50 000 zł. Zmiany zostały przedstawione w załączniku nr 3 do projektu uchwały. Dokonano zmian w planie finansowym dotyczącym wydatków na realizację zadań określonych w innym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Kwota przeniesień 440 zł. Dokonano zmian w planie finansowym dotyczącym wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwotę 450 zł. Dokonano zmian w planie wydatków w ramach funduszu sołeckiego na potrzeby sołectwa przewodowo-produkowne. Kwota zmian 7,5 tysiąca zł. Dokonano zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2020. Polegały one na zwiększeniu nakładów na przebudowę dróg gminnych o kwotę 6 tysięcy zł, zwiększeniu nakładów na przygotowanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy dróg gminnych 82 500 zł, wprowadzeniu nowych zadań inwestycyjnych, opracowania dokumentacji technicznej w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej gminy 200 tysięcy zł, montaż oświetlenia ulicznego we wsi przewodowo-poruchowej 10 tysięcy zł, dziękuję. Poproszę o opinię komisji. Komisja Oświaty w celu bezpieczeństwa publicznego na posiedzeniu 14 grudnia 2020 roku pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej pieniędzy na rok 2020. Dziękuję. Dziękuję. Komisja Budżetu i Finansów na posiedzeniu w dniu 14 grudnia 2020 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Bzy na rok 2020. Dziękuję. Dziękuję. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Dziękuję. Nikt się nie zgłosił. Zamykam dyskusję. I przechodzę do odczytania treści uchwały. Uchwała w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Bzy na 2020 rok. Na podstawie artykułu 18 ustęp 2 punktu 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, Dziennik Ustaw 2019 roku, pozycja 506 ze zmianami oraz artykułem 211, artykułem 212, artykułem 217, artykułem 235, 236, 237, artykułem 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, Dziennik Ustaw 2019 roku, pozycja 869 ze zmianami. Rada Gminy Bzy uchwala, co następuje. Paragraf 1 ustęp 1 wprowadza się zmiany planu dochodów budżetu gminy na rok 2020 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Punkt 1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 400 zł. Punkt 2. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 21 262,23 zł. Ustęp 2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 18 834 456,90 zł. W tym punkt 1. Dochody bieżące w kwocie 18 107 060,90 zł.
Punkt drugi, dochody majątkowe w kwocie 727 396 zł. Paragraf drugi, ustęp pierwszy, wprowadza się zmiany planu wydatków budżetu gminy na rok 2020 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Punkt pierwszy, zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 30 885 zł. Punkt drugi, zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 488 132 zł 57 groszy. Ustęp drugi, wprowadza się zmianę planu wydatków bieżących. Punkt pierwszy, zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 23 385 zł. Punkt drugi, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 159 291 zł i 20 groszy. Ustęp trzeci, wprowadza się zmianę planu wydatków majątkowych. Punkt pierwszy, zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 7500 zł. Punkt drugi, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 328 841 zł i 37 groszy. Ustęp czwarty, plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 18 734 842 zł i 24 groszy, w tym punkt pierwszy, wydatki bieżące w kwocie 16 540 480 zł i 91 groszy. Punkt drugi, wydatki majątkowe w kwocie 2 194 361 zł i 33 groszy. Paragraf trzeci, ustęp pierwszy, różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 99 614 zł i 66 groszy, która zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów w kwocie 99 614 zł i 66 groszy. Ustęp drugi, przychody w wysokości 436 385 zł i 34 grosze. Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych przeznacza się na rozchody, wykup obligacji komunalnych w wysokości 50 tysięcy zł oraz spłatę rat kredytów w kwocie 386 385 zł i 34 grosze. Ustęp trzeci, ustala się przychody budżetu gminy w kwocie 436 1385 zł i 34 grosze oraz rozchody budżetu gminy w kwocie 536 tysięcy zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Paragraf 4. Paragraf 4 uchwały budżetowej gminy Gzy na rok 2020 nr 11/72/2019 Rady Gminy Gzy z dnia 27 grudnia 2019 roku otrzymuje brzmienie. Limity zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 600 tysięcy zł. Paragraf 5. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. Paragraf 6. Ustala się wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. Paragraf 7. Wydatki budżetu na 2020 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. Paragraf 8. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2020 rok nie objęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały. Paragraf 9. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2020 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Przechodzimy do głosowania. Anna Chojnacka, Witold Czapliński, Zdzisław Kaczorowski, jestem za. Wiesław Karpacz, Piotr Kownacki, Emilia Oleksa, Dariusz Paradowski, Andrzej Pychewicz, Mateusz Sierżan, Wiesław Siarkowski, Joanna Świderska, Robert Turek, Alina Zaluga, Paweł Zaręba. Włodzimierz Żmigowski. Głosowało 15 radnych, wszyscy byli
za. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Przechodzimy do punktu 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad i trybów przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Z. Przekazuję głos panu zastępcy wójta. Na komisję szczegółowo omówiliśmy projekt uchwały. Jak państwo pamiętacie, na podstawie ustawy o samorządzie gminy taka uchwała powinna być, kiedy wojewoda szczególnie na to zwraca uwagę. Natomiast w gminie z uchwały takiej nie było. Konsultacje oczywiście były przeprowadzane, ale za każdym razem w danym zakresie konsultacji była określana konkretne zasady konsultacji. Tutaj państwo macie przedstawione zasady. Konsultacje mogą polegać przede wszystkim z inicjatywy rady lub wójta z mieszkańcami gminy Gzy, jak również w ważnych sprawach oraz wynikających z ustawy. Konsultacje mogą polegać na wyrażaniu opinii i zgłaszaniu uwag, wniosków w sprawie będących przedmiotem konsultacji, udzielaniu odpowiedzi na zapytania, wskazaniu jednego z zaproponowanych rozwiązań. W zależności od potrzeb konsultacji przeprowadza się z wykorzystaniem co najmniej jeden z wymienionych form. Zapytań skierowanych do mieszkańców, zebrania uwag, wniosków i opinii do mieszkańców, spotkań z mieszkańcami. Chcę państwu powiedzieć, że o tym też również wspominaliśmy, że staramy się o przystąpienie w ramach takiego projektu wspólny plan. To jest pozyskanie grantu do 30 tysięcy złotych. W tej chwili już podpisaliśmy umowę i mamy tutaj też zamiar konsultować studium. Jak pamiętacie państwo, na jesieni podjęliście państwo taką uchwałę w sprawie opracowania studium, czy zmiany studium, które obowiązujące jest z 2001 roku, ono się zdeaktualizowało. I tutaj będzie pierwsza okazja, że tak powiem, konsultowania z mieszkańcami na podstawie tej uchwały. Jeżeli są jakieś pytania, chętnie odpowiem. Dziękuję. Poproszę o opinię komisji. Komisja Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego na posiedzeniu w dniu 14 lutego 2020 roku pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Gzy. Dziękuję. Dziękuję. Komisja Budżetu i Finansów na posiedzeniu w dniu 14.02.2020 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Gzy. Dziękuję. Dziękuję. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Nikt się nie zgłosił, zatem zamykam dyskusję i przechodzę do przedstawienia treści uchwały. Uchwała w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Gzy na podstawie artykułu 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, Dziennik Ustaw 2019 roku, pozycja 506 z późniejszymi zmianami, Rada Gminy Gzy uchwala, co następuje. Paragraf 1 ust. 1. Konsultacje z mieszkańcami gminy Gzy przeprowadza się z inicjatywy Rady Gminy lub Wójta w wypadkach przewidzianych ustawą oraz innych w sprawach ważnych dla gminy. Ustęp 2. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii mieszkańców na temat zagadnień poddanych konsultacjom, pozyskania informacji, sugestii czy propozycji co do sposobu rozstrzygnięcia sprawy bądź zebrania uwag i wniosków na temat poddanych konsultacjom projektów aktów prawnych. Ustęp 3. Konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące dla organów gminy. Opinie i uwagi zgłoszone przez mieszkańców w wyniku konsultacji powinny być jednak brane pod uwagę przy rozstrzygnięciach podejmowanych w sprawie stanowiącej przedmiot konsultacji. Paragraf 2. Konsultacje w zależności od sytuacji mogą być przeprowadzone w obszarze całej gminy lub jej części, jeżeli dotyczą spraw istotnych dla mieszkańców określonej części gminy, w szczególności sołectwa. Paragraf 3. Konsultacje mogą polegać na
pierwszy. Wyrażenie opinii lub zgłaszanie uwag i wniosków w sprawie będącej przedmiotem konsultacji. Punkt drugi. Udzieleniu odpowiedzi na zapytanie. Punkt trzeci. Wskazaniu jednego z proponowanych rozwiązań. Paragraf czwarty. W zależności od potrzeb konsultacji przeprowadza się z wykorzystaniem co najmniej jednej z niżej wymienionych form. Punkt pierwszy. Zapytań skierowanych do mieszkańców. Punkt drugi. Zebrania uwag, wniosków i opinii mieszkańców. Punkt trzeci. Spotkań z mieszkańcami. Paragraf piąty. Ustęp pierwszy. Konsultacje odbywają się poprzez składanie w formie pisemnej uwag, wniosków i opinii w sprawie poddanych konsultacjom pocztą tradycyjną lub elektroniczną albo bezpośrednio w sekretariacie urzędu. Ustęp drugi. W przypadku konsultacji przeprowadzonych w sposób, w którym mowa w paragrafie czwartym, konsultacje mogą zostać przeprowadzone przy pomocy przeznaczonych do tego celu ankiet lub kwestionariuszy papierowych bądź elektronicznych. Ustęp trzeci. W razie potrzeby konsultacje mogą odbyć się w formie bezpośrednich spotkań wójta lub innych upoważnionych przez niego osób z mieszkańcami albo w drodze zebrań wiejskich zwołanych przez sołtysów. W odbytych z odbytych spotkań bądź zebrań wiejskich sporządza się protokół zawierający punkt pierwszy datę spotkania, punkt drugi wykaz osób uczestniczących w konsultacjach, listę obecności, punkt trzeci przedmiot konsultacji, punkt czwarty wyniki lub zgłoszone opinie i uwagi, punkt piąty imię i nazwisko oraz podpis osoby sporządzającej protokół, punkt szósty imię i nazwisko oraz podpis osoby prowadzącej spotkanie lub zebranie. Ustęp czwarty. Wybór sposobu przeprowadzenia konsultacji należy do wójta. Paragraf szósty. Ustęp pierwszy. Decyzję w sprawie przeprowadzenia konsultacji podejmuje wójt w drodze rozporządzenia. Ustęp drugi. Zarządzenie wójta o przeprowadzeniu konsultacji podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej gminy Gzy. Paragraf siódmy. Konsultacje są ważne bez względu na liczbę osób w nich uczestniczących. Paragraf ósmy. Po zakończeniu konsultacji sporządza się informację odzwierciedlającą przebieg konsultacji oraz ich wynik nie później niż 30 dni od daty zakończenia konsultacji. Informacje podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej gminy Gzy oraz przedstawia się wyniki konsultacji na najbliższej sesji Rady Gminy. Paragraf 9. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Gzy. Paragraf 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Przechodzimy do głosowania. Anna Wojnarska. Jestem za. Witold Czapliński. Zdzisław Kaczorowski. Jestem za. Wiesław Karwacz. Piotr Kownacki. Emilia Oleksa. Dariusz Baradowski. Andrzej Wychewicz, Mateusz Sierżan, Wiesław Świadkowski, Joanna Świderska, Robert Turek, Alina Załoga, Paweł Zaręba, Włodzimierz Bikowski. Głosowało 15 radnych, 16 byli za. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Przechodzimy do punktu 7. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania w formie darowizny nieruchomości. Przekazuję głos zastępcy wójta. Również tutaj na komisję szczegółową mówiliśmy ten temat. Starosta wystąpił, właściwie zarząd powiatu wystąpił do nas o przekazanie w formie darowiznej części działki 22, ona została wydzielona, jest to 22 przez 2 o powierzchni 1193 metry kwadratowe. Jest to skrzyżowanie dróg właściwie powiatowej z Szysz do Gojmina oraz tutaj tej drogi z Gzów w kierunku Ostaszewa. Bo dalej od tego skrzyżowania w kierunku Ostaszewa jest już to nasza droga gminna. Jeżeli chodzi o tą działkę, to ona jest kategoria drogi powiatowej, natomiast no, była własnością cały czas, własnością gminy Gzy, czyli właściwie tutaj regulujemy faktyczny stan prawny.
Jeśli będą jakieś pytania, oczywiście odpowiedzi. Dziękuję bardzo. Poproszę o opinię komisji. Komisja Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego na posiedzeniu 14 lutego 2020 roku pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przekazania formy dla ulicy nieruchomości. Dziękuję. Dziękuję. Komisja Budżetu i Finansów na posiedzeniu 14 lutego 2020 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przekazania formy dla ulicy nieruchomości. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Dziękuję. Nikt się zgłosił. Zamykam dyskusję. Przechodzę do odczytania treści uchwały. Uchwała w sprawie przekazania w formie darowizny nieruchomości na podstawie artykułu 18 ustęp 2 punkt 9 litera a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, Dziennik Ustaw 2019 roku, pozycja 506 z późniejszymi zmianami oraz artykułem 13 ustęp 2 i 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, Dziennik Ustaw 2020 roku, pozycja 65, uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. Wyraża się zgodę na przekazanie w formie darowizny na rzecz powiatu kłodzkiego nieruchomości położonej w obrębie nr 1 Begno, zajętej pod drogę oznaczoną jako działka o numerze ewidencyjnym 22/2 o powierzchni 0,1196 hektara stanowiącej własność gminy Bzy, dla której Sąd Rejonowy w Półtusku prowadzi księgę wieczystą. Księga wieczysta numer OS1U/00049282/1. Paragraf drugi. Nieruchomość, o której mowa w paragrafie pierwszym, będzie przeznaczona na cel publiczny, to jest pod drogę powiatową. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Bzy. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przechodzimy do głosowania. Anna Chojnacka. Jestem za. Witold Czapliński. Jestem za. Zdzisław Kaczorowski. Jestem za. Wiesław Karpacz. Jestem za. Piotr Kownacki. Jestem za. Emilia Oleksa. Jestem za. Dariusz Paradowski. Jestem za. Andrzej Pychewicz. Jestem za. Mateusz Sierżan. Jestem za. Wiesław Świadkowski. Jestem za. Joanna Świderska. Jestem za. Robert Turek. Jestem za. Alina Załoga, Paweł Zaręba, Włodzimierz Bikowski. Dziękuję. Głosowało 15 radnych. Wszyscy byli za. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Przechodzimy do punktu 8. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bzy. Przekazuję głos panu wójtowi. Jest to projekt uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bzy. Regulamin po prostu się troszkę zmienia w związku z tym, że było sporo zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Także myślę, że sam ten regulamin wszyscy radni mieli dostarczony i się zapoznali. Także jeżeli będą jakieś uwagi do niego, to będzie w dyskusji, będziemy wyjaśniać. A proponowany projekt określa obowiązki, wymagania, jakie powinny spełniać właściciel nieruchomości w zakresie utrzymania czystości porządku oraz postępowania z odpadami komunalnymi. W tym też zawiera obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe i wymagania dotyczące utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej. Niemniejsza uchwała dostosowuje zasady wspierania zbierania odpadów komunalnych do zasad określonych w nowelizacji ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Projekt uchwały podlega zaopiniowaniu przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny i wobec powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione. Dziękuję bardzo. Poproszę o opinię komisji. Komisja Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego na posiedzeniu 14 lutego 2020 roku
Pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Zy. Dziękuję. Komisja Budżetu i Finansów na posiedzeniu w dniu 14 grudnia 2020 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Zy. Dziękuję. Dziękuję. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Nikt się nie zgłosił. Zamykam dyskusję i przechodzę do odczytania treści uchwały. Uchwała w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gzy na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15, artykułu 40 ust. 1, artykułu 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminy, Dziennik Ustaw 2019 roku, pozycja 506 z późniejszymi zmianami oraz artykułem 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Dziennik Ustaw 2019 roku, pozycja 2010 z późniejszymi zmianami, po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. Uchwala się regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gzy, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Traci moc uchwała nr 32/156/2017 Rady Gminy Gzy z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gzy, Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 2017 roku, pozycja 11765. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Gzy. Paragraf czwarty. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia. Przechodzimy do głosowania. Anna Chojnacka. Witold Czapliński. Zdzisław Kaczorowski. Jestem za. Wiesław Karwacz. Piotr Kownacki. Emilia Oleksa. Dariusz Paradowski. Andrzej Pychewicz. Mateusz Sierżan. Wiesław Świadkowski. Joanna Świderska. Robert Turek. Alina Załoga. Paweł Zaręba, Włodzimierz Bikowski. Głosowało 15 radnych, wszyscy byli za. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Przechodzimy do punktu 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Przekazuję głos panu wójtowi. Tutaj również uchwała, projekt uchwały zawiera zmiany w ustawie o utrzymaniu porządku w gminach, czystości porządku w gminach. Tu jest, projekt był opiniowany przez powiatowego inspektora sanitarnego. Jest tutaj szczegółowo rozpisane, jakie worki, w jaki sposób, jakie pojemniki i worki i co i gdzie jest, jakie śmieci są segregowane. Także też tutaj radni wiedzieli dokładnie, przekazane, jakie śmieci i gdzie są oddawane, także które w workach, które w pojemnikach, które na przoku. Jeżeli będzie taka potrzeba, można będzie tutaj do tej uchwały sięgnąć i zapoznać się szczegółowo, jak i gdzie te śmieci po prostu segregujemy. Także jeżeli są jakieś pytania, to proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Poproszę o opinię komisji. Komisja Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego na posiedzeniu w dniu 14 lutego 2020 roku pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania odpadów w zamian za umieszczone przez właściciela nieruchomości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dziękuję. Komisja Budżetu i Finansów na posiedzeniu w dniu 14 grudnia 2020 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie określania szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dziękuję. Dziękuję. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Dziękuję. Nikt się nie zgłosił. Zamykam dyskusję i przechodzę do czytania treści uchwały. Uchwała w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczaną przed właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15, artykułu 40 ust. 1, artykułu 41 ust. 1 i artykułu 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, Dzienniku Ustaw 2019 roku, pozycja 56 z późniejszymi zmianami oraz artykułem 6r ust. 3 ustawy dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Dzienniku Ustaw 2019 roku, pozycja 2010 z późniejszymi zmianami po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego i Inspektora Sanitarnego uchwala się, co następuje. Paragraf 1 ust. 1 ustala się, iż w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbierane będą odpady komunalne takie jak punkt 1 papier, szkło, tworzywa sztuczne, metale, bioodpady, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne w ilości nieprzekraczającej 300 kg rocznie na gospodarstwo domowe, chemikalia i przeterminowane leki, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony, odpady niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstały w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, odpady niebezpieczne, tekstylia i odzież. Ustęp drugi ustala się, iż w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina przejmuje obowiązek wyposażenia nieruchomości w odpowiednie pojemniki oraz worki służące do zbierania odpadów komunalnych. Paragraf 2 ust. 1 ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych. Punkt 1. Z obszarów zabudowy jednorodzinnej, wielorodzinnej i zagrodowej zgodnie z zawartą przez gminę z przedsiębiorcą umową na odbieranie odpadów komunalnych, jednak nie rzadziej niż podpunkt A. Odpady zmieszane, niesegregowane, gromadzone w pojemnikach jeden raz w miesiącu od kwietnia do października raz na dwa tygodnie. Podpunkt B. Odpady segregowane, zbierane w workach, metal i tworzywa sztuczne jeden raz w miesiącu. Podpunkt C. Odpady segregowane, zbierane w workach, papier, szkło jeden raz na miesiąc, na dwa miesiące, przepraszam. Podpunkt D. Bioodpady jeden raz w miesiącu od kwietnia do października raz na dwa tygodnie. Punkt drugi. Opróżnianie pojemników przeznaczonych na selektywną zbiórkę stojących na terenach przeznaczonych do użytku publicznego jeden raz w miesiącu. Ustęp drugi. Terminy odbioru poszczególnych rodzajów odpadów będą corocznie podawane do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty i na stronie internetowej www.gminagzy.pl. Paragraf 3 ust. 1. Prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych obejmuje również bioodpady, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji, a także odpady zielone z ogrodów i parków. Ustęp 2. Przewiduje się prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania powstających w gospodarstwach domowych odpadów niebezpiecznych, przeterminowanych leków i chemikaliów. V.
farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe itd. Zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego, elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, stanowiących odpady komunalne, zużytych opon, tekstyliów, odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych, powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi. Ustęp trzeci. Odpady budowlane i rozbiórkowe, stanowiące odpady komunalne, powinny zostać przekazane do punktu selektywnej zbiórki. Ustęp czwarty. Ogranicza się roczną ilość oddawanych odpadów budowlanych i rozbiórkowych do ilości nieprzekraczającej 300 kg na gospodarstwo domowe. Ustęp piąty. Przeterminowane leki należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych i przekazywać je do przeznaczonych na ten cel pojemników usytuowanych w ośrodkach zdrowia na terenie gminy Gzy, bądź zwracać bezpłatnie do aptek, skąd będą odbierane systematycznie, nie dopuszczając do przepełnienia pojemników przez przedsiębiorcę posiadającego stosowne zezwolenia na odbieranie tego typu odpadu. Ustęp szósty. Zużyte baterie i akumulatory, jak również zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych i przekazywać do innego punktu selektywnej zbiórki, bądź zwracać bezpłatnie do sklepów zajmujących się sprzedażą powyższych artykułów. Zużyte baterie można wrzucać do specjalnie oznakowanych pojemników rozmieszczonych w placówkach oświatowych. Ustęp siódmy. Meble i inne odpady wielkogabarytowe, nie wymagające odrębnych urządzeń, w terminie podanym do wiadomości mieszkańców z odpowiednim wyprzedzeniem, jednakże po zgłoszeniu do urzędu gminy chęci oddania takiego odpadu. W każdym innym terminie mebli i innych odpadów wielkogabarytowych można pozbyć się przez dostarczenie ich do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych za. Ustęp ósmy. Meble i inne odpady wielkogabarytowe odbierane sprzed posesji muszą być wystawione do drogi publicznej. Ustęp dziewiąty. Odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych, np. świetlówki, farby, lakiery, akumulatory, baterie itp. należy również wydzielić z pozostałych odpadów. Odpady niebezpieczne przygotowane do odbioru należy zabezpieczyć w taki sposób, aby uniemożliwić lub ograniczyć dostęp osób trzecich. Nie należy ich umieszczać w pojemniku na odpady zmieszane, resztkowe powstałe w wyniku segregacji. Ustęp 10. Zużyte opony samochodowe należy przekazywać do punktu selektywnej zbiórki. Paragraf 4. Ustęp 1. Prowadzi się punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych PSZOK zlokalizowany na terenie miejscowości Gzy na działce o numerze ewidencyjnym 61/3, obręb Gzy, gmina Gzy. Ustęp drugi. Godziny otwarcia PSZOK zostaną podane w sposób zwyczajowo przyjęty oraz na stronie internetowej www.gminagzy.pl. Ustęp trzeci. PSZOK przyjmuje odpady komunalne wytworzone przez mieszkańców gminy Gzy w gospodarstwach domowych. Ustęp czwarty. PSZOK. Nie są przyjmowane odpady powstające w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej. Ustęp 5. W PSZOK mieszkańcy gminy Gzy mogą oddawać następujące odpady komunalne. Punkt 1. Wszystkie segregowane. Punkt 2. Przeterminowane leki i chemikalia. Punkt 3. Odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości nieprzekraczającej 300 kg rocznie na gospodarstwo domowe. Punkt 4. Odpady niebezpieczne. Punkt 5. Meble i inne odpady wielkogabarytowe. Punkt 6. Zużyte opony samochodowe. Punkt 7. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Punkt 8. Baterie i akumulatory. Punkt 9. Tekstylia i odzież. Punkt 10. Bioodpady, np. trawa, winorośle, krzaki. Punkt 11. Odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi. Ustęp 6.
Przyjęcie odpadów odbywa się po sprawdzeniu zgodności z wykazem odpadów dopuszczonych do zbierania w KSZOK. Ustęp 7. Korzystający z KSZOK zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania regulaminu zasad BHP i BPOŚ, w szczególności nieużywania źródeł otwartego ognia oraz wykonywania poleceń pracownika punktu. Ustęp 8. W uzasadnionych przypadkach przyjmowanie odpadów może być okresowo wstrzymane. Ustęp 9. Przeterminowane leki można dostarczać do przeznaczonych na ten cel pojemników usytuowanych w ośrodkach zdrowia na terenie gminy Gzy. Paragraf 5. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub prowadzącego punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych należy zgłaszać do Urzędu Gminy Gzach pisemnie na adres Urząd Gminy Gzach Gzy 9 0626 Gzy, telefonicznie na numer telefonu 23 691 3167 lub 23 691 3122 lub elektronicznie na adres ug@gminagzy.pl. Paragraf 6. Traci moc uchwała nr 30/147/2017 Rady Gminy Gzy z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2017 roku, pozycja 11766. Paragraf 7. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Gzy. Paragraf 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia. Przechodzimy do głosowania. Anna Fajnacka. Witold Czapliński. Zdzisław Kaczorowski. Jestem za. Wiesław Karwacz, Piotr Pomnacki, Emilia Oleksa, Dariusz Paradowski, Andrzej Pychelicz, Mateusz Sierżan, Wiesław Świadkowski, Joanna Świderska, Robert Turek, Alina Załoga, Paweł Zaremba, Włodzimierz Wilkowski. Głosowało 15 radnych, wszyscy byli za. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Przechodzimy do punktu 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Przekazuję głos panu wójtowi. Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty oraz ustalania stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest w tej chwili troszkę się zmienił, czyli dokonuje się wyboru podstawowej metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Czyli w tej chwili będziemy stosowali dla wszystkich jednakowe, czyli od ilości osób, czyli stawkę od osoby, niezależnie od ilości osób zamieszkujących w danym posyce, czyli ilości liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość oraz stawki opłaty od mieszkańca. Następnie opłaty od mieszkańca ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 23 zł jednego mieszkańca. Następnie, jeżeli ktoś nie segreguje, chociaż w tej chwili już nie ma takiej możliwości niesegregowania, no ale jeżeli się stwierdzi, że jest niesegregowane, to jest 46 zł od jednego mieszkańca. Następnie ustala się zwolnienie części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości kompostującymi bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości 1 zł od stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi liczonej od każdej osoby
zamieszkujących daną nieruchomość. Tutaj jest taki wymóg ustawowy, że po prostu musi być ta stawka, jeżeli ktoś odpady biodegradowalne kompostuje na własnym kompostowniku, obniżenie tej stawki. Także jest zaproponowane w tej właśnie nowej projekcie uchwały taka zniżka, żeby było zgodnie z ustawą. Muszę tutaj jeszcze powiedzieć, że po prostu były z początkiem roku, mamy nową umowę odnośnie odbierania odpadów. W tej chwili odpady są rozliczane według wagi, czyli według ton zebranych przez firmę, która odbiera od nas te odpady. No i z początkiem roku znacznie nam się zwiększyła ilość odpadów, czyli jak było tam, znaczy w styczniu 50 ton, tak się zwiększyło na 60, prawie 3 tony. Następnie byliśmy tym zaniepokojeni, dlatego że faktura przyszła do zapłaty na 84 tysiące za styczeń, a poprzednio płaciliśmy 51 tysięcy miesięcznie za odbieranie odpadów. Dlatego już po, jak faktura przyszła, no to około połowy lutego po prostu wystąpiliśmy do firmy Błysk, żeby nam przedstawiła ilość śmieci odebranych w połowie lutego. No tutaj też wyszło znacznie więcej, bo za połowę miesiąca wyszło 34 tony odebranych tych odpadów, czyli już chodziło, że na cały miesiąc by nam się zwiększyło jeszcze więcej niż w styczniu. Dlatego też po prostu zaprosiliśmy prezesa na komisję, jak również na sesję. No niestety nie dotarł do nas na komisję i na sesję ze względu na to, że no na komisję to mógł, jeszcze nie był na urlopie, no ale w tym tygodniu jest na urlopie, nie mógł dotrzeć, ale mimo to rozmawiałem z prezesem właśnie Błysku, co to się wydarzyło, że tak nagle, jeżeli była ryczałtowa opłata, to były te ilości odpadów znacznie niższe, a w tej chwili, jak jest wagowa, to tak się znacznie zwiększyło. No tutaj prezes udzielił takiej odpowiedzi, że oni nie mają swojej wagi, korzystają z wagi jakiegoś tam wagowie przedsiębiorstwa, no i że okazało się, że tam są względy jakieś techniczne, że ktoś tam szczury się zagnieździły pod wagą i jakieś uszkodzenia były, dlatego te odczyty były takie po prostu, że większość gmin miała problem. No i stwierdził, że dostaniemy korektę faktury, no i rzeczywiście, żeśmy dostali tą korektę faktury. Ona chyba dzisiaj nawet, tak, dzisiaj przyszła dopiero, chociaż miała przyjść na początku tygodnia. Ta faktura, no prawie 15 tysięcy w dół, ale to i tak jest więcej niż było do tej pory. Natomiast na komisjach, nad tym żeśmy ustalili, też zaproponowałem, żeby przeważyć, bo zaraz komisja była w piątek zeszły i we wtorek już był odbiór śmieci, także ustaliliśmy, żeby przeważyć jednak te śmieciarki, które będą odbierały właśnie w ten wtorek 18. No i tutaj chciałem też właśnie podziękować radnemu Czaplińskiemu, że użyczył uwagi i te śmieciarki przeważył wjeżdżające i wyjeżdżające. Następnie też tutaj radnej Wojnackiej, że poświęciła się i po prostu w jednej śmieciarce przejeździła tą trasę, dopilnowała, gdzie po prostu te śmieci były odbierane i wagi dopilnowała wjeżdżającego samochodu i wyjeżdżającego. Drugie to pracownik gminy,
te dwa samochody, które jeden za drugim jechał, dopilnował, no okazało się, że tych śmieci zebrali właśnie tego 18, 4 tony 440 kg, gdzie poprzednio za dwie trasy było zebrane do 15 lutego za dwie trasy 34 tony. No i tutaj też powiedziałem, że to jest po prostu niemożliwe. Prezes znów stwierdził w rozmowie telefonicznej, że nastąpiła na RIPOK-u jakaś tam pomyłka i nie z naszej gminy został samochód zważony i przyśle korektę. No przysłał korektę, ale to jest tylko 5 ton 320 kg. Za te pierwsze półrocze, no, myślę, że też nie jesteśmy z tego zadowoleni z czegoś takiego i po prostu będziemy teraz, też będzie 25, następna zbiórka, będziemy dalej ważyć te śmieci i myślę, że może jak, jeżeli tutaj będą znaczne różnice, to pewnie dalej też musimy przeważyć, żeby to porównać w skali jakiegoś przynajmniej miesiąca te śmieci, jak to będą zbierane, bo tutaj no to nie wiem, czy firma po prostu chce nas oszukać, czy rzeczywiście takie były, no ale myślę, że takich śmieci nie było. Także jeszcze myślę, że tutaj trzeba będzie rozmawiać z prezesem, przynajmniej za te pół lutego. No bo styczeń zawsze jest troszkę większy, znaczy więcej się zbiera po święta, ale no na pewno nie tyle. Także jeszcze będziemy rozmawiać. No i te podwyżka, która tutaj proponuje, to jest tylko to, że wzrosła ilość, znaczy wartość zbierania tych śmieci w stosunku do poprzedniej umowy, to tylko ta podwyżka zawiera tę różnicę już w tej chwili. Nie chcemy tutaj poruszać tych różnic, które zostały w tym zbieraniu nam przedstawione. Chociaż jest to, znaczy powinno być na platformie zamieszczane, tylko tyle, że jeszcze z tą platformą są problemy, gminy jeszcze nie mają dostępu. Dostęp mają na razie tylko firmy zbierające, także nie mogliśmy z tej platformy korzystać, żeby sprawdzać bezpośrednio samochody, które wyjeżdżają. Także jeszcze na razie dostępu do tej platformy nie mamy elektronicznej, także że w tym czasie po prostu pewnie będziemy zmuszeni te śmieci ważyć na naszym terenie i żeby ich tutaj wiedzieć. Także na razie to tylko proponujemy, żeby te stawki urealnić w stosunku do zmiany umowy na odbiór tych śmieci. Także dziękuję. Dziękuję bardzo panu wójtowi. No i serdecznie dziękuję państwu radnym za zaangażowanie w tej kwestii. Mam nadzieję, że ten problem zostanie wyjaśniony. Poproszę o opinię komisji. Komisja Śledczy w sprawie bezpieczeństwa publicznego na posiedzeniu 21 lutego 2020 roku pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 23 zł od jednego mieszkańca. Odpadki zbierane selektywnie dla nieruchomości zamieszkałych w wysokości 46 zł od jednego mieszkańca. Zwolnienie z części opłat z tytułu kompostowania bioodpadów w kompostowniku przydomowym w wysokości 1 zł, liczonych od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość. Dziękuję. Komisja Budżetu i Finansów na posiedzeniu w dniu 21 lutego 2020 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty oraz ustalania stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 23 zł od jednego mieszkańca. Odpady niezbierane selektywnie dla nieruchomości zamieszkałych w wysokości 46 zł od jednego mieszkańca. Zwolnienie z części opłaty z tytułu kompostowania bioodpadów kompostowników przydomowym w wysokości 1 zł, liczonych od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Proszę bardzo, pan Świadkowski. Panie wójcie, chciałem panu gratulować.
różnym wdrażeniem tych śmieci, tylko nie brakuje jednej rzeczy. Nie wiem, czy pan próbował zaprosić prezesa Komisji Kultury na nasze spotkanie? Nie przybył, bo my nie widziałem. No i właśnie na jednej wąski podyskutować, pan miał nas wsparcie, jak była dyskusja na temat opłat tych za te śmieci. I teraz sobie wyobraźcie, znieśliście ryczałt, bo jest teraz 23 zł, czyli rodzina taka, jak moja na przykład jest 9 osób, to jest spora suma. A jest to, sąsiedzi, to jest to bardziej niż te rodziny. Mogę, no przykład nie będę dawał. I teraz naprawdę może być problem ze ściągnięciem tych opłat. I pytanie, ile w tej chwili rodzin nie płaci za śmieci? I czy nie jest tak, że wy próbujecie, podczyszczając to cenę od jednej osoby, nie próbujecie wyjść jakoś z bilansem opłat za całą sumę tych śmieci? Czyli jak nie ze ściągalnością, bo jeżeli mamy płacić, to wszyscy solidarnie, a nie niektórzy płacą i to spore sumy, a niektórzy, podejrzewam, nie jestem, nie mam takich informacji, ale nie płacą po prostu. Ile mam powiedzieć? Dziękuję bardzo. Czy pan Wójt jest w stanie w tej chwili odpowiedzieć? Tak jak już mówiłem wcześniej, na samym początku, że prezes biskup był zaproszony na komisję, lecz nie przyjechał. Co prawda może nie było to na tydzień zaproszenie, bo jeszcze nie wiedzieliśmy o tych ilościach, jakie nam przedstawi firma BUISK za te pierwsze pół miesiąca, czyli za luty. Dlatego dopiero jeżeli przyszły nam te ilości tych śmieci, mailem wystosowaliśmy zaproszenie do prezesa. Ja jeszcze też dzwoniłem prezesa, no uzyskałem od sekretarki odpowiedź, że prezesa nie ma i przekażę informację, jeżeli prezes wróci. No niestety na komisję nie przyjechał i dopiero zadzwonił do mnie. Jak już wróciłem do domu, bo wtedy komisja. Przepraszam, że nie mógł przyjechać, bo był dalej gdzieś w jakiejś innej gminie Zamakowem i od razu tutaj powiedział, że właśnie o tych swoich problemach, że tam był ten problem z Towago, później z Rypokiem był ten problem, że na platformie ten Rypok, nie ten samochód, rzekomo zważył, no ale ja od razu powiedziałem prezesowi, że tu u nas jest kilka wag na terenie gminy i chętnie mieszkańcy zważą te śmieciarki i będziemy wiedzieli już od razu, jak śmieciarka wyjeżdża, ile tych śmieci zostało zebranych. No i po prostu no, prezes powiedział, że nie uważa, żeby to było niestosowne, także jeszcze mimo tego, że już w poniedziałek był na urlopie, no ale tam jeszcze przekazał we firmie, że chcemy zważyć te śmieciarki i po prostu też jeszcze żeśmy w poniedziałek cały czas tam z firmą negocjowali, w jaki sposób, jak to zrobić, no ale po prostu doszło do tego, że tam o godzinie 7 śmieciarki się zważyły tutaj u radnego Czaplińskiego na wadze samochodowej. Następnie, tak jak mówiłem, w jednej śmieciarce tutaj radna wyraziła zgodę, że po prostu, bo tam bliski teren wokół tutaj pani radnej był zbierany. Natomiast druga trasa to tutaj były Ołtaki między innymi, Donsewy, Kęsy, Łady. Ale tak jak tam zresztą jaka cała ta trasa, tutaj były zbierane śmieci resztkowe i plastiki. Także zostały te samochody zważone i tak jak mówiłem, wyszła waga 4 tony. W tych trzech samochodach było 4 tony 440 kg dokładnie, co było zważone przy kierowcach. Tu od nas była osoba, no i oczywiście tu pana Czaplińskiego też ważył
te samochody, także jest to, świadków było przynajmniej parę osób, także znaczy no też zapraszałem na sesję, no ale że jest do dyspozycji, ale po urlopie, także chcę rozmawiać. No, w inny sposób nie dało się tutaj zaprosić prezesa Wójtu, także. A odnośnie ściągalności, to nie wiem, pani tutaj skarbnik, proszę. Na koniec roku 2018 zaległości z tytułu opłaty śmieciowej wynosiły 60 117,18 zł. Z tych zaległości w roku 2019 została uiszczona kwota 31 775,37 zł. Do spłaty w roku 2020 pozostało z 2018 28 341,81 zł. Z 18 jeszcze. Natomiast z 2019 zaległości to jest kwota 38 433,67 zł, czyli łącznie na koniec roku 2019 zaległości z roku 18-19, tam płacą jeszcze nawet lata wcześniejsze, to jest kwota 66 775,48 zł. Co do ilości osób, które zalegają, to nie mam się dane, to są po prostu dane normalne. Wykonane dochody z tytułu opłaty śmieciowej za rok 2019, czyli to, co zostało uiszczone za poprzednich z roku 2019, to jest kwota 480 012,30 zł. Za sam odbiór śmieci do wózku zapłaciliśmy 484 248 zł. Inne koszty związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi to kwota 12 361,26 zł. Są to wydatki, które żeśmy ponieśli w roku 2019, czyli różnica pomiędzy wpływami z opłaty śmieciowej a kosztami, a wydatkami to jest 16 596,96 zł. Ale do tego trzeba doliczyć jeszcze fakturę za grudzień, która nie została opłacona w grudniu, pozostała za styczeń, czyli jeszcze 51 400, czyli tutaj w 2019 roku cały system gospodarowania odpadami komunalnymi zamyka się różnicą w kwocie 67 996,96 zł na korzyść, na niekorzyść gminy. To już jest plus ta kwota, która jest osiągnięta, czy to już jest razem z tą? To znaczy tak, na początku przedstawiałam rozliczenia, tak. jak wyglądają same dochody. Czyli nieściągnięta jest kwota 66 775,48 zł. Natomiast rozliczenie to dochody i wydatki, to tak jak wygląda ze sprawozdania miasta Warszawskiego, to zostało kasowo zrealizowane w roku 2019 i to jest kwota 67 996,56 zł. Proszę bardzo. Bo, czy to ten podwyższanie Rosowi za śmieci nam da? Że tych 60 tysięcy zrobi się 100 tysięcy. I to pierwsze moje stwierdzenie. Niech pani to pomyśli nad tym. A drugie, z jakiego funduszu, z jakiejś tam działu tego, który tam pani ma u siebie, zostało zapłacone, bo mam nadzieję, że wobec wyjścia nie mamy długu, czy mamy? Dopiero w tej chwili zapłacona faktura za ludzi. Ale mówię, te zaległe 60 tysięcy, o których pani mówi, czy one... Nie, nie mamy zaległości. Czyli żeśmy z jakiegoś działu musieli te pieniądze znaleźć i przeznaczyć, tak? Musiała pani to zrobić, no? No tak, no to tutaj nie będzie wydatków na drogi, szkoły. Rozumiem, dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos w dyskusji? Proszę bardzo, proszę bardzo. Ja tylko chciałem się odnieść do tych odpadów biodegradowych w armii. Ta gotówka na osobie, to po prostu możemy być właściwie zarzuceni tymi odpadami i że ważenie to wszystko nam pójdzie po kościach tylko. Bo
co do celu obniżenia, to wszystko zatwierdzone, tutaj chyba dyskusji w tej materii nie mamy. Komisja zatwierdziła wszystko, wydaje się, że do grupy 15, czyli także myślę, że możemy te ważenie, to nic tam nie da, zostaniemy zarzuceni właśnie ustawa, a one fagowo są bardzo. Ale bardzo proszę, powoli. Jeszcze chciałem zapytać, te odpady, które będą zbierane tutaj na terenie gminy, kupony tam inne rzeczy, to wszystko jest w tej cenie, czy można trzeba opłatę robić odpady? Nie wiem, wszystkie odpady komunalne to są wyliczone w procesie. Także to, co na przykład jest przywożone i to, co zbierane jest bezpośrednio z posesji, no to jest to wszystko w tej opłacie wliczone. A natomiast to jakieś tam rozbiórkowe, jakieś tam rolnicze czy przemysłowe, to już jest wtedy umowy się zawiera na oddzielną. A tutaj jest taka sytuacja, że no po prostu no nie ma, uważam, że nie ma sensu robić, bo można by było podnieść na 25 i obniżyć 3 zł, tak? Czy 4. Ale to po prostu musimy podnieść opłatę, bo my naprawdę biodegradowalnych to mamy bardzo szczątkowe ilości. Tak jak teraz nawet tutaj biodegradowalne, to właśnie Kojnacka jeździła. Wszyscy nie oddają. No. Nie, raczej nie ma tutaj na tej trasie. Tutaj pani radna Kojnacka może potwierdzić, że tam naprawdę chyba tylko w 2 czy 3 miejscach były oddane odpady biodegradowalne. Także jest to naprawdę, to jest bardzo znikoma ilość tych osób, którzy to robią. Ja mam 3 złote, znaczy dopłacić na miesiąc więcej i bujać się z tymi odpadami, kompostować, a to nie da rady po prostu trawy zrzucić na gromadę, bo ona się spali. Tylko trzeba ją tam przekładać do tego, to wrzucać pojemniki wiozę i to wie pan, jak u mnie z domu jest 3 osoby, to 3 złote w miesiącu, no to jest żadne. No, ale z drugiej strony jest to cenny nawóz na przykład pod warzywka czy pod inne rzeczy z kompostownika. No i gospodarstwa, które jest lepsze dla nas. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zapytać? Proszę bardzo. Ja chciałem tylko zapytać, czy te auta, które zważyliśmy, były przewożone przez Wojski, mamy jakiś raport? Czy po prostu te walki się teraz pokryły, czy jak to wygląda? Na razie jeszcze nie ma. Ale myślę, że w tej sytuacji, bo kierowcy byli przy wagach, także że tutaj jakieś różnice będzie. Jeżeli by były nawet jakieś różnice, no to znaczy nie może być dopuszczone w ogóle, żeby była jakaś różnica. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos w dyskusji? Nie widzę, zatem zamykam dyskusję i przechodzę do przedstawienia treści. Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 artykułu 40 ust. 1 artykułu 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 90 roku o samorządzie gminnym Dziennik Ustaw 2019 roku pozycja 506 z późniejszymi zmianami oraz artykułem 6c ust. 1 artykuł 6j ust. 1 artykuł 6k ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku gminy Dziennik Ustaw 2019 roku pozycja 2010 z późniejszymi zmianami uchwala się co następuje. Paragraf 1 ust. 1 przez gospodarstwo domowe dla celów niniejszej uchwały rozumie się zespół osób spokrewnionych lub niespokrewnionych zamieszkałych na danej nieruchomości i wspólnie się utrzymujących. Ustęp 2. Dokonuje się wyboru podstawowej metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określonej w artykule 6j ust. 1
W związku z artykułem 6k ustęp 1 punkt 1 i ustęp 3 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jako ilości liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość oraz stawki opłaty od mieszkańca. Paragraf 2 ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 23 zł od jednego mieszkańca. Paragraf 3 ustala się wyższe miesięczne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 46 zł od jednego mieszkańca. Paragraf 4 ustala się zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości kompostującymi bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości 1 zł od stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi liczonej od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość. Paragraf 5 traci moc uchwała nr 8/53/2019 Rady Gminy Gzyz dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego, pozycja 10534. Paragraf 6. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi Gminy Gzyz. Paragraf 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2020 roku. Przechodzimy do głosowania. Anna Chojnacka. Jestem za. Witold Czapliński. Zdzisław Kaczorowski. Jestem za. Wiesław Karbacz. Jestem za. Piotr Kownacki. Jestem za. Emilia Oleksa. Jestem za. Dariusz Paradowski. Jestem za. Andrzej Pychewicz. Mateusz Sierżan, Wiesław Świadkowski, Joanna Świderska, Robert Turek, Alina Załoga, Paweł Zaręba, Włodzimierz Witowski. Głosowało 15 radnych, 13 było za, wstrzymało się 2. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Przechodzimy do punktu 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej. Oddaję głos panu Wójtowi. Deklaracji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W związku z tym, iż przechodzimy na inny system zbierania odpadów, jak również z nowelizacji ustaw i dlatego następuje zmiana deklaracji. Jest niewielka to zmiana, czyli w sumie będzie to składana deklaracja i będzie opłata miesięczna na osobę i tutaj na przykład za te odpady biodegradowalne będzie można odliczyć tę stawkę, natomiast wyliczeniem miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi to jest liczba osób w danym gospodarstwie domowym razy stawka za jedną osobę i wtedy wychodzi stawka, jaką będziemy płacić miesięcznie za daną nieruchomość. Będzie również można nie tylko w wersji papierowej, można będzie w formie elektronicznej to deklarację złożyć, będzie na stronie gminy taka deklaracja. Czyli przez ePUAP będzie można złożyć taką deklarację, niekoniecznie przychodząc do urzędu gminy, ewentualnie
można będzie sobie wydrukować, złożyć w wersji papierowej, także jak kto będzie chciał, tak będzie mógł tą deklarację złożyć. A tutaj to już na samej deklaracji będzie po prostu imię, nazwisko, kto tam jest osobą, która jest reprezentująca daną nieruchomość. Nie, i tak jak mówiłem, ilość osób i deklarowane, czy odpady biodegradowalne będzie na własnym kompostowniku przetwarzał, czy będzie oddawał. I wtedy, tak jak już z tych wcześniejszych uchwał wynika, po prostu trzeba będzie to wstawić, wyliczyć stawkę miesięczną, płacona kwartalnie, tak jak do tej pory. Wszystko zgodnie z RODO i przepisami obowiązującymi, także taką deklarację zmieniającą trzeba nam złożyć. Do 1 kwietnia powinniśmy takie deklaracje złożyć. A, do 1 kwietnia. I czy do deklaracji będziemy w miejscu, gdy się roznosić jako poprzednie, czy każdy samodzielnie ma do naszych dwóch działów? Znaczy deklaracje, no to raczej każdy sam, bo tak jak mówię, będzie na stronie, ale z postawcy. Jeżeli tutaj no byłaby wielka prośba, by to ułatwiło mieszkańcom, żeby nie każdy musiał przychodzić, no ale tak jak mówię, no, nie wszyscy muszą przychodzić, bo może przez wypłat w formie elektronicznej złożyć, może też no, po prostu wydrukować i przynieść tutaj, złożyć w formie papierowej, może przyjść do urzędu gminy i w urzędzie gminy znaczy wypełnić deklarację i od razu złożyć. Także jest kilka rodzajów możliwości, kilka możliwości składania deklaracji. Sołtysa, to znaczy byłoby prośba o dostarczenia tych deklaracji, to też musimy dostarczyć nowe stawki, więc to będzie po prostu jednocześnie. Także natomiast te deklaracje będzie można złożyć elektronicznie lub tą deklarację sobie pobrać z naszej strony, wypełnić i przynieść do urzędu lub listem przesłać, tak jak tutaj Państwo widzicie w projekcie uchwały. Dziękuję bardzo. No widzę, że przeszliśmy do dyskusji, ale trzymajmy się w takim razie w porządku. Poproszę o opinię komisji. Komisja Światowego Życia Publicznego w dniu 14 lutego 2020 roku pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie określenia wzrostu relacji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych. Komisja Budżetu i Finansów na posiedzeniu w dniu 14 lutego 2020 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej. Dziękuję. Dziękuję bardzo i przechodzimy formalnie do dyskusji. Kto z Państwa chciałby zadać jeszcze jakieś pytania? Zamykam dyskusję i przechodzę do odczytania treści uchwały. Uchwała w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składającej przez
składanej, przepraszam, przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15, artykułu 40 ust. 1 i artykułu 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, dziennik ustaw 2019 roku, pozycja 506 z późniejszymi zmianami i artykułem 6m i 6n ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Dziennik ustaw 2019 roku, pozycja 2010 z późniejszymi zmianami uchwala się, co następuje. Paragraf 1 ust. 1 określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Ustęp 2 deklaracji, o której mowa w ustępie 1, właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć do wójta gminy Z w jeden z następujących sposobów. Punkt 1. Pisemnie w Urzędzie Gminy Gzy, Gzy 9 06 126 Gzy. Punkt 2. Pisemnie wysyłając na adres Urzędu Gminy Gzy, Gzy 9 06 126 Gzy. I punkt 3. Przesyłając w formie elektronicznej do Urzędu Gminy Gzy za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej pod adresem www.epuap.gov.pl. Ustęp 3. Formularz deklaracji jest dostępny na stronie internetowej www.gminagzy.pl. Paragraf 2. Ustęp 1. Deklaracja przesyłana w formie elektronicznej musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2002 roku o podpisie elektronicznym, dziennik ustaw 2019 roku, pozycja 123 z późniejszymi zmianami, lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Dziennik ustaw 2019 tego roku, pozycja 700. Ustęp 2. Układ informacji i powiązań między danymi deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej w formie elektronicznej określa załącznik nr 2 do uchwały. Paragraf 3. Deklaracji, o której mowa w paragrafie 1 ust. 1, właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć w terminach. Punkt 1. 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca. Punkt 2. Do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Paragraf 4. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Gzy. Paragraf 5. Traci moc uchwała nr 33/165/2018 Rady Gminy Gzy z dnia 19 marca 2018 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego, pozycja 3967. Paragraf 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia. Przechodzimy do głosowania. Anna Chojnacka. Jestem za. Witold Czapliński. Jestem za. Zdzisław Kaczorowski. Jestem za. Wiesław Karwacz. Jestem za. Piotr Konacki. Jestem za. Emilia Oleksa. Jestem za. Dariusz Paradowski. Jestem za. Andrzej Pychewicz. Za. Mateusz Sierżan. Za. Wiesław Siatkowski. Za. Joanna Świderska. Za. Robert Turek. Za. Alina Załoga. Za. Paweł Zaręba. Za. Włodzimierz Bikowski. Głosowało 15 radnych. Wszyscy byli za. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Przechodzimy do punktu 12. Podjęcie uchwały w sprawie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Gzy. Przekazuję głos panu wójtowi. To jest projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Gzy, to tak mniej więcej jak i w utrzymaniu czystości, czyli były nowelizacje w ustawach,
szczególnie ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków. Po prostu następują zmiany wynikające z ustaw i tutaj przyjmuje się uzupełnione zgodnie z postanowieniem Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 22 stycznia 2019 roku projekt regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Gdzy, zwany dalej projektem. I regulamin określa prawa i obowiązki przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjnego oraz odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Gdzy. I tutaj praktycznie odprowadzania ścieków, no do nas te zapisy nie dotyczą, gdyż nie mamy oczyszczalni ścieków, ani nie mamy żadnej sieci kanalizacyjnej. Także głównie dotyczy tylko zaopatrzenia w wodę, dlatego że praktycznie prawie w 100% mamy gminę wodociągowaną. Wszyscy, którzy chcieli, to mieli wodę doprowadzoną. Także jest to ten projekt. Wszyscy mieli możliwość zapoznania się. Jest to dosyć regulamin dość długi, także nie będę tutaj czytał i zanudzał wszystkich. Jeżeli ktoś będzie chciał, może sięgnąć do informacji. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Poproszę o opinię komisji. Komisja śledcza w sprawie bezpieczeństwa publicznego na posiedzeniu 14 lutego 2020 roku pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy. Komisja Budżetu i Finansów na posiedzeniu w dniu 14 lutego 2020 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzenie ścieków na terenie gminy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Nikt się nie zgłosił. Zamykam dyskusję. Proszę Państwa, z uwagi na to, że ten dokument jest bardzo długi i wszyscy Państwa radnych się z nim zapoznali, pozwolę sobie odczytać tylko początek z podstawą prawną. Uchwała w sprawie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Gdzy na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy o samorządzie gminnym, dziennik ustaw 2019 roku, pozycja 506 z najszymi zmianami oraz artykułem 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, dziennik ustaw 2019 roku, pozycja 1467 z późniejszymi zmianami. Uchwala się, co następuje. Paragraf 38. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przechodzimy do głosowania. Anna Chojnacka. Witold Czapliński. Zdzisław Kaszarowski. Jestem za. Wiesław Karwacz. Piotr Kownacki. Emilia Olesa. Dariusz Paradowski. Andrzej Pychelicz, Mateusz Sierzan, Wiesław Świadkowski, Joanna Świderska, Robert Turek, Alina Załoga, Paweł Zaręba, Włodzimierz Bikowski. W głosowaniu uczestniczyło 15 radnych, wszyscy byli za. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Przechodzimy do punktu 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gdzy w 2020 roku. Przekazuję głos panu wójtowi. Tutaj również jest projekt uchwały, tak jak co roku, po prostu musi być taki program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gdzy przyjęty. Projekt został sporządzony na podstawie zawartych umów, które gmina musi mieć zawarte
na przykład ze schroniskiem, które zwierzęta wyrzucone będą od nas odbierały, następnie też z firmą, która zajmuje się wyłapywaniem zwierząt z terenu naszej gminy. Też została umowa zawarta, też na leczenie zwierząt, które uległy, oczywiście bezdomne, które uległy wypadkom na terenie naszej gminy, na drogach gminnych, jak również z odbieraniem, odbieranie zwierząt, które dziko żyjące, które zostały, znaczy uległy wypadkom na drogach gminy, w naszej gminie. Także wszystkie te umowy zostały zawarte po analizie ofert i na podstawie tego został sporządzony właśnie taki projekt programu opieki zdrowotnej. No i jeszcze musiało być konsultacje społeczne, czyli na 3 tygodnie było umieszczone na stronie internetowej i w tej chwili przedstawione Radzie do przyjęcia takiego, tej uchwały. Także dziękuję. Dziękuję. Poproszę o opinię komisji. Komisja Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego na posiedzeniu w dniu 14 lutego 2020 roku pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Cym w 2020 roku. Dziękuję. Komisja Budżetu i Finansów na posiedzeniu w dniu 14 lutego 2020 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Zyk w 2020 roku. Dziękuję. Dziękuję. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Dziękuję. Nikt się zgłosił. Zamykam dyskusję. Przechodzę do odczytania treści uchwały. Uchwała w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Zy w 2020 roku na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 artykułu 40 ust. 1 artykułu 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, dziennik ustaw 2019 roku, pozycja 506 z późniejszymi zmianami oraz artykułem 11a ust. 1, ust. 2, ust. 3a i ust. 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt, dziennik ustaw 2019 roku, pozycja 122 z późniejszymi zmianami. Uchwala się, co następuje. Paragraf 1. Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Cy w 2020 roku, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Cy. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Przechodzimy do głosowania. Anna Chojnacka. Witold Czapliński. Zdzisław Kaczorowski. Jestem za. Wiesław Karwacz, Piotr Kownacki, Emilia Oleksa, Dariusz Paradowski, Andrzej Pychewicz, Mateusz Sierżan, Wiesław Świadkowski, Joanna Świderska, Robert Turek, Alina Załoga, Paweł Zaręba, Włodzimierz Pikowski. W głosowaniu uczestniczyło 15 radnych, wszyscy za. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Przechodzimy do punktu 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu ochrony zdrowia psychicznego dla gminy Gzy na lata 2020-2022. Poproszę o podanie. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu ochrony zdrowia psychicznego dla gminy Gzy na lata 2020-2022 oraz załącznika w postaci programu został przedstawiony przez kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na komisjach Rady Gminy
i pozytywnie zaopiniowany. Ja może w takim naprawdę telegraficznym skrócie zasygnalizuję najważniejsze punkty tego programu. Otóż zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego, Dziennik Ustaw 2018, pozycja 1878 z późniejszymi zmianami, ochronę zdrowia psychicznego zapewniają organy administracji rządowej i samorządowej oraz instytucje do tego powołane. Ochrona zdrowia psychicznego według wyżej wymienionej ustawy obejmuje zakres zadań. Po pierwsze, promowanie zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym. Po drugie, zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej i powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym i społecznym. Po trzecie, kształtowanie wobec osób z zaburzeniami psychicznymi właściwych postaw społecznych, a zwłaszcza zrozumienia, tolerancji, życzliwości oraz przeciwdziałania ich dyskryminacji. Niniejszy program określa i wyznacza kierunki działania w zakresie poprawy stanu zdrowia psychicznego mieszkańców gminy Gdy, zaspokajania ich potrzeb zdrowotnych, bytowych i samorealizacji. Nawiązuje do Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022. Poza tym działania zapobiegawcze w zakresie ochrony zdrowia psychicznego będą podejmowane głównie wobec dzieci, młodzieży, osób starszych oraz osób znajdujących się w sytuacjach stwarzających zagrożenie dla ich zdrowia psychicznego. Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi będzie realizowane poprzez poradnictwo socjalno-bytowe oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, podejmowanie działań interwencyjnych w celu umieszczenia osoby w szpitalu psychiatrycznym bez jego zgody, podejmowanie działań w celu uzyskania postanowienia sądu o umieszczenie w szpitalu psychiatrycznym, w zakładzie opiekuńczo-wychowawczym, domu pomocy społecznej bądź wzoru, kierowanie do domu pomocy społecznej, pomoc rodzinie sobie z następstwami choroby w ramach pracy socjalnej, realizacja zadań wynikających z ustaw o ochronie zdrowia psychicznego oraz pomocy społecznej i działania zapobiegające wykluczeniu społecznemu osób z zaburzeniami psychicznymi. Realizatorami programu są głównie Urząd Gminy Gdy we współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Gminny Zespół Interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania pomocy w rodzinie, placówki oświatowe z terenu gminy Gdy. Partnerami programu poza tym będą jeszcze niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, powiat kłobuski, poradnia psychiczno-pedagogiczna kłobuski. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Poproszę o opinię komisji. Komisja Oświaty Zdrowia Bezpieczeństwa Publicznego na posiedzeniu 14 lutego 2020 roku pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu ochrony zdrowia psychicznego dla gminy na lata 2020-2022. Dziękuję. Komisja Budżetu i Finansów na posiedzeniu w dniu 14.02.2020 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu ochrony zdrowia psychicznego dla gminy Gdy na lata 2020-2022. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Nikt się nie zgłosił, zamykam dyskusję i przechodzę do czytania treści uchwały. Uchwała w sprawie przyjęcia gminnego programu ochrony zdrowia psychicznego dla gminy Gdy na lata 2020-2022. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Dziennik Ustaw 2019
2015 roku, pozycja 506 z późniejszymi zmianami, artykułem 2 ustęp 4 punkt 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego, dzienniku ustaw z dnia 2018, pozycja 1878 z późniejszymi zmianami, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 lutego 2017 roku w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia na lata 2017-2022, dziennik ustaw 2017 roku, pozycja 458. Rada Gminy uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Przyjmuje się gminny program ochrony zdrowia psychicznego dla gminy Gzy na lata 2020-2022, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Gzy. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przechodzimy do głosowania. Anna Chojnacka. Witold Czapliński. Zdzisław Kaczorowski. Za. Wiesław Karwacz. Piotr Kownacki, Emilia Oleksa, Dariusz Paradowski, Andrzej Pychewicz, Mateusz Sierżan, Wiesław Świadkowski, Joanna Świderska, Robert Turek, Alina Załoga, Paweł Zaręba, Włodzimierz Pikowski. Głosowało 15 radnych. Wszyscy byli za. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Na komisjach Państwo radni zatwierdzili, znaczy wstępnie, plany pracy komisji stałych i rady. Poproszę teraz o opinię komisji. Komisja Śledczej Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego na posiedzeniu w dniu 14 lutego 2020 roku pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rady Gminy Gzy. Dziękuję. Komisja Budżetu i Finansów na posiedzeniu w dniu 14.02.2020 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rady Gminy Gzy. Dziękuję. Dziękuję. Formalnie otwieram dyskusję w tym punkcie. Nikt się nie zgłosił, zamykam dyskusję i przechodzę do odczytania treści uchwały. Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rady Gminy Gzy na podstawie artykułu 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, dzienniku ustaw 2019 roku, pozycja 506 z późniejszymi zmianami, uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. Zatwierdza się przedłożone plany pracy stałej Komisji Rady Gminy Gzy na rok 2020 w brzmieniu załączników do niniejszej uchwały. Punkt pierwszy. Załącznik nr 1. Plan pracy Komisji Rewizyjnej. Punkt drugi. Załącznik nr 2. Plan pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Punkt trzeci. Załącznik nr 3. Plan pracy Komisji Budżetu i Finansów. Punkt czwarty. Załącznik nr 4. Plan pracy Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy oraz przewodniczącym komisji. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przechodzimy do głosowania. Anna Chojnacka. Za. Witold Czapliński. Zdzisław Kaczorowski. Za. Wiesław Karwacz. Za. Piotr Kownacki. Za. Emilia Oleksa. Dariusz Paradowski. Za. Andrzej Pychewicz. Mateusz Sierżan. Wiesław Świadkowski. Za. Joanna Świderska. Robert Turek. Za. Alina Załoga. Za. Paweł Zaręba. Za. Włodzimierz Pikowski. Głosowało 15 radnych, wszyscy byli za, stwierdzam, że uchwała została przyjęta.
uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji. Przepraszam bardzo. 15. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnej hali sportowej w Zadrzu. Proszę pana zastępcy. Jak państwo pamiętacie, 29 listopada była podjęta uchwała w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnej hali sportowej w Zadrzu. Zostały określone zasady. Tutaj z panią mecenas dyskutowaliśmy, czy załącznikiem do tych zasad powinien być regulamin korzystania z gminnej hali sportowej. Czy on powinien być na poziomie zarządzenia wójta, a jeśli tak, to jak bardzo szczegółowe. Tutaj dość szczegółowo opisaliśmy pewne rzeczy. No i mieliśmy telefon z nadzoru wojewody, że niektóre kwestie są uregulowane w innych przepisach i nie ma potrzeby tego wprowadzać do regulaminu. W związku z tym zgodnie z sugestią tutaj nadzoru po prostu przedstawiamy państwu projekt uchwały, żeby zmienić załącznik, czyli w zakresie tego regulaminu, tylko i wyłącznie regulamin korzystania z gminnej hali sportowej poprzez wykreślenie niektórych punktów. I to jest cała treść uchwały. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Poproszę o opinię komisji. Nie było? Znaczy dzisiaj omawialiśmy tę uchwałę na komisji, ale ponieważ została również wniesiona, ponieważ państwo dostaliście ten projekt po prostu tylko uchwały, więcej nie żądaliśmy od państwa opinii. Dziękuję bardzo. Formalnie otwieram dyskusję. Nikt się nie zgłosił. Zamykam dyskusję. Proszę bardzo. Jak osoba odpowiedzialna, która prowadzi powszechnie na to stało, zawiaduje się nią, jak to się wszystko odbywa, te gumy, co tam się wspominali, sprzątają. Jest za to osoba odpowiedzialna, to tak mam pytanie. Proszę pan wójt. Na razie jest osobą odpowiedzialną, to ja jestem za halę, natomiast po sesji dopiero będziemy mogli podpisać umowę z osobą, która będzie administrować tą halą, z tego względu, że nie mieliśmy w budżecie środków. W tej chwili są już wpłaty za korzystanie z hali, także będziemy mogli podpisać na administrowanie tej hali, znaczy w pełnym, jakby to powiedzieć, zakresie. Nie tylko otwieranie i zamykanie, ale również sprzątanie i tak dalej. Także będzie pełne. Czyli w tej chwili, panie wójcie, tam jest po prostu się rozstrzego? Nie ma nikogo w tym. Po prostu jak na razie to tutaj nie jest, pomaga też w tym administrowaniu charytatywnie radny Paweł Zaremba, także i tutaj też na razie wielkie podziękowania, a natomiast w tej chwili wpływają już za wynajem kary pieniądze, które będziemy mogli przeznaczyć na administrowanie do kary. Dlatego, że może jeszcze jak było pytanie, to już powiem, znaczy wystąpiliśmy, żeby złożyć oferty odnośnie administrowania halo. Najpierw zgłosiły się dwie osoby i stowarzyszenie, następnie osoby zrezygnowały z administrowania do halo, czyli jednym była to osoba prezesa klubu z Gołymnina, nie prezesa, tylko co? Czyli po prostu były to po prostu RODO
mogę powiedzieć, kto to był, czyli grup sportowy z Gołębnina, Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Gzy i osoba fizyczna. Klub sportowy zrezygnował, osoba fizyczna też zrezygnowała po zapoznaniu się z po prostu regulaminem i została tutaj tylko oferta złożona przez stowarzyszenie. Także po sesji będziemy mogli przeanalizować tę ofertę i ewentualnie podpisać umowę. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania? Dziękuję. No to teraz już formalnie zamykam dyskusję i przechodzę do czytania treści uchwały. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnej hali sportowej Bzeć. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 i artykułu 40 punkt, ust. 2 punkt 4 ustawy z dnia 8 marca 2020 roku o samorządzie gminnym. Dziennik ustaw 2019 roku, pozycja 506 z późniejszymi zmianami oraz artykułem 4 ust. 1. Drugi ustęp drugi ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej, dziennik ustaw 2019 roku, pozycja 712 z późniejszymi zmianami, uchwala się co następuje. Paragraf pierwszy w uchwale nr 10 łamane przez 67 łamane przez 2019 Rady Gminy Gzy z dnia 15 listopada 2019 roku w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnej hali sportowej w załączniku do uchwały uchyla się paragraf 9, paragraf 11, paragraf 15, punkt 1 i punkt 2, paragraf 18, paragraf 22 i paragraf 23. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Gzy. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Przechodzimy do głosowania. Anna Chojnacka, za. Witold Czapliński, Zdzisław Kaczorowski, za. Wiesław Karwacz, za. Piotr Kownacki, Emilia Oleksa, za. Dariusz Paradowski, Andrzej Pychewicz, za. Mateusz Sierżan, Wiesław Świadkowski, za. Joanna Świderska, za. Robert Turek, za. Alina Załoga, za. Paweł Zaręba, Włodzimierz Wikowski. Głosowało 15 radnych, wszyscy byli za. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Przechodzę do punktu 16. Informacja z wysokości średnich wynagrodzeń w podziale na szczególne stopnie awansu zawodowego nauczycieli i kwota wypłacanych jednorazowych dodatków uzupełniających za 2019 rok przekazuje głos pani skarbnik. W roku 2019.
2019 Rada Gminy Gdy podjęła 59 uchwał, z czego 36 uchwał zostało zrealizowanych, 21 jest w trakcie realizacji, 2 zostały zmienione. Także dziękuję. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Dziękuję. Nikt się nie zgłosił. Zamykam dyskusję. I przechodzimy do punktu 18. Sprawozdanie działalności Komisji Stałych Rady Gminy ZEP w 2019 roku. Ponownie przekazuję głos panu Wójtowi. Dziękuję bardzo. I tak to uważam, że jest inna
żadnego telefonu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Przychylam się do tego wniosku i przekazuję to panu Wójtowi. Proszę o podwyżkę właśnie pojawiającego panu Wójtowi, pani skarbnik, żeby zaraz odniosła. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa ma jeszcze jakieś uwagi? Nie, 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 pochwały pod uwagę. Ponieważ nie było uwag. Dziękuję bardzo. Nie było żadnych uwag, a zatem uznaję, że przez aklamację państwo uznali, przyjęli protokół z poprzedniej sesji. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 20. Sprawy bieżące gminy. Proszę bardzo. Pan Wójt. W sprawach bieżących gminy, to przypominam jeszcze raz wejście, bo najprawdopodobniej już niedługo pewnie trzeba będzie składać wnioski do funduszu o dofinansowanie utylizacji, także w tym roku jak na razie jest mało składań złożonych, także się zachęcam. Tutaj już niewiele osób zostało państwa sołtysów, żeby przypomnieć, jak ktoś tam planuje zmianę eternitu na jakieś inne pokrycie, żeby po prostu wystąpić z takim wnioskiem, dlatego że być może jeszcze w tym roku będziemy mieli może 100% dofinansowanie do azbestu, a z biegiem lat pewnie będzie się zwiększać, także zachęcam serdecznie do zgłaszania się i podawania ilości tego eternitu, innych rzeczy związanych z azbestem do utylizacji. No co to więcej, inwestycja drogowa z Funduszu Dróg Samorządowych jest w trakcie realizacji, czyli firma już wykonała prace przygotowawcze, czyli te, które można w tym terminie zrobić, to Opała drogę Rowamy, zebrali ten wóz poboczy, także zaczęli już po prostu wysypywać tłuszcz jako podkład pod asfalt. W tej chwili przerwali trochę robotę ze względów pewnie pogodowych, chociaż umowa jest do 30 czerwca, także nie ma, jak teraz widać, nie ma zagrożeń, żeby tej drogi nie wykonać, bo jeżeli się trochę ociepli, to na pewno chyba przystąpi już do realizacji, bo w tej chwili trochę jeszcze przy niskiej temperaturze, żeby realizować. To jedna jeszcze droga, też Funduszu Dróg Samorządowych oczekuje na liście rezerwowej, jest jedna już jest po wstępnej weryfikacji jest na liście do podpisu przez premiera. W tej chwili czekamy na ewentualną listę rankingową. Złożyliśmy jedną drogę w Zebrach Wiatrakach do Pobru. No i jak myślę, że ja, jeśli chodzi o azbest, to właśnie chciałbym też uczulić na to, także czekamy na wnioski. Proszę o odwiedzanie naszych stron internetowych, tam również o tym przypominamy i w zapadkach, które zdobyliśmy również formularze, także można tam podciągnąć. To co mój wspominał, że prawdopodobnie jeszcze tylko teraz nabój będzie w 100%, później pewnie niestety, ale nie będzie dofinansowania 100%. To, co zwracałem też uwagę, przystąpiliśmy do obram, wspólny plan, także tutaj będziemy państwa prosić o pomoc. Jest to projekt, który będzie realizowany do 30 czerwca następnego roku i on będzie przede wszystkim miał za zadanie konsultować studium, które również przygotowujemy się i organizacyjnie niedługo będzie w prasie informacja, że przyjmujemy wnioski do zmian studiów.
Chciałbym również Państwu, zresztą Państwo o tym wiecie, ale tutaj organizacyjnie, wójt podjął zarządzenie w sprawie wyborów prezydenckich, to znaczy, że gdzie będą ogłaszane obwieszczenia i wszystkie po prostu materiały również nadanie po prostu w ich sołectwach i prosiłbym tutaj, też szkoda, że te koło jest sołtysów, ale prosiłbym tutaj o informacje, czy tablice ogłoszeniowe, które są, czy we wszystkich sołectwach są ewentualnie, czy są jakieś problemy, proszę o zgłoszenie, żebyśmy te tablice informacyjne zinwentaryzować, zobaczyć, jak mamy po prostu stan techniczny tych tablic. Także tutaj proszę informacje do mnie lub do pani Beaty. Również chciałbym tutaj zwrócić uwagę, że jeżeli macie Państwo problemy z pocztą elektroniczną, najczęściej to prawdopodobnie jest problem taki, że albo coś tam z hasłem, czy ja chętnie pomogę, jeśli chodzi o technicznie, natomiast najczęściej to prawdopodobnie trzeba będzie zresetować po prostu hasło i jeszcze raz po prostu Państwo otrzymacie hasło. Natomiast wiem, że tu niektórzy radni mają uwagę, że na przykład mają problem odczytanie uchwał, które są przekazywane. One przekazywane są w wersji papierowej, ale ile elektronicznej. Postaramy się, że na następną sesję i od następnej sesji będą również projekty uchwał na BIP-ie. Także tutaj niekoniecznie oprócz tego, co Państwo do Państwa wysyłamy, ale również projekty uchwał będą na BIP-ie, czyli tutaj jeśli ktoś będzie miał z jakichś powodów problem zalogowania się na pocztę, no to wtedy jeszcze będzie mógł po prostu skorzystać z biuletynu informacji publicznej, jak również i wszyscy mieszkańcy. Proszę Państwa, chciałbym dalej ostatnie tego maila mam z dni z maja 19 roku. Także z maja nie dostałam żadnego maila i nie wychodzą. Nie wiem, czy to jest, czyli za to jest to mojego komputera. Proszę, zapraszam do siebie na moim komputerze. Wejdziemy w panie. No dobrze, no nie, dzisiaj myślę, że nie. Przez weekend tutaj skontaktuję się z informatykiem, muszę matykiem się sprawdzić, bo mam możliwości, tak jakby, czy nie ma jakichś innych problemów technicznych, także tutaj na tym dobrze, dziękuję. Proszę Państwa, chciałbym zapytać, czy Państwo mają jakieś... Dziękuję bardzo. W jakim punkcie jesteśmy? Sprawy bieżące gminy. Znaczy, jesteśmy w sprawie bieżącej gminy, czyli tutaj przewodniczący wójt przedstawia na temat, jeśli chodzi o spraw bieżącej gminy, a rozumiem, że teraz przechodzimy do wody. To może jeszcze zanim. Szanowni Państwo, wpłynęło do nas pismo dotyczące uchwały z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, dotyczące uchwały nr 10/63/2019 Rady Gminy Cyz z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w części paragraf 1 punkt 3 litera C określającego stawkę roczną podatku od środków transportowych od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą do dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów powyżej 9 ton i poniżej 12 ton oraz w części załącznika nr 2 określającego stawkę roczną podatku od środków transportowych od ciągników siodłowych lub balastowych posiadających 3 osie i więcej przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów nie mniejszy niż 12 ton do mniej niż 40 ton z innym systemem zawieszenia osi jezdnych niż pneumatyczne lub uznanym za równoważne zawieszeniu pneumatycznego z powodu naruszenia przepisu artykułu 10 ust. 1 punkt 3
i czwarty litera A ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych. Chodzi o to, że wkradł się tam błąd i ta stawka była ponad określona przez Radę Gminy zbyt wysoka i automatycznie, ponieważ nie dokonaliśmy tej zmiany, weszła stawka optymalna podana przez ministra finansów. Także, bo chyba nie mamy tam, panie wójcie, mamy tych środków transportowych. Nie. Także chciałem państwa poinformować, że... Czyli automatycznie w tej chwili obowiązuje w tym zakresie maksymalna stawka podatkowa. Dziękuję. Kto z państwa jeszcze chciałby? Proszę bardzo. W ramach wolne wnioski już ja sam się tu podpisałem pod tym wnioskiem i u mnie jeszcze jest grupa radnych. Chodzi o budowę sali gimnastycznej wraz z otoczeniem przy szkole w Skarzewie. Jakoś to, myśmy to złożyli do pana przewodniczącego rady gminy. Ale to utknęło i w tej chwili nic z tym się nie dzieje, z naszym wnioskiem i to sprawa w ogóle, dokumentacja leży na tą salę, a przy nic nie dzieje. No i nie wiem właśnie, jak to będzie dalej z tym. Bym chciał się dowiedzieć. A można wiedzieć, do kogo było pytanie? Wniosek, no może ja odczytam. Budżet na ten cel kwoty minimum 150 tysięcy złotych. Uzasadnienie. Na inwestycje można starać się o dofinansowanie z programu Sportowa Polska i lub podobnych programów. Szkoła posiada już kompletną dokumentację inwestycji w postaci projektu budowlanego wraz z stosowaniem warunków zawodowych oraz pozwolenia na budowę. Nadmienia się, że dotychczasowy etap inwestycji zostały obliczone koszty w kwocie około 50 tysięcy złotych. Odkładanie inwestycji po raz kolejny stwarza zagrożenie utraty ważności opracowanej dokumentacji i pozwoleń, a to za tym idzie poniesionych nakładów finansowych. Czy pan czyta, co podpisał? W każdym wieku. Grupa radnych znaczy Rady Gminy. Dopiero co żeśmy uchwalili, jest to ciepły, jest ta uchwała odnośnie konsultacji społecznej. Panie Przewodniczący, to do pana jest. Niech pan uruchomi te konsultacje społeczne. W końcu dowiedzmy się, czy będziemy budować tę salę, czy nie. Czy w tym roku, czy w przyszłym roku, żeby zacząć. Bo ta sala jest, ja wiem, że są przeciwnicy. Ja nie będę się powtarzał, jak myślę, że tak byłem przeciwny budowaniu szkoły, szach i sali, ale popełniłem błąd, żałuję tego. Tak nie powinno być. Trzeba podejmować, panie wójcie, próby, żeby iść w kierunku, zresztą pan chyba obiecany w swoich wyborczach. Obietnica jest wyborczy, to za pan. Także, panie wójcie, mierzmy się do roboty i działajmy. Dziękuję bardzo. Może ja odpowiem na to pytanie, zanim pan wójt odpowie. Ta petycja wpłynęła, ja ją przeznaczyłem do prac na komisję i tutaj chyba zostaliście państwo z tym zapoznani. Natomiast nie ukrywam, że zarówno ja, jak i pan wójt przed wyborami rzeczywiście obiecywaliśmy, że będziemy się starać, że ta inwestycja zostanie wykonana. Już w tamtym roku i także w tym roku uzyskałem zapewnienia pana wójta, że wprowadzanie tej inwestycji przed jakąkolwiek decyzją, czyli przed otrzymaniem środków, nie ma większego sensu. Natomiast liczę na to i tutaj, że pan wójt złoży wniosek, no i jeśli ten wniosek ewentualnie będzie rozpatrzony pozytywnie, no to dopiero wtedy będziemy analizować możliwości naszej gminy i postępować stosownie do tego. Natomiast rzeczywiście uważam, że w tej chwili nie jest
w żaden sposób zasadne wprowadzenie tego budżetu do budżetu. Natomiast no, jak najdalej popieram tę inwestycję. Zresztą Państwo wiecie, że to jest inwestycja dla mnie niezwykle ważna i od wielu dziesiątek lat i na pewno zdania tutaj nie zmienię, więc proszę się nie zagalopowywać, nie posądzać mnie, że ja tą inwestycję gdzieś tam chowam pod dywan. Nie, mam nadzieję, że złożymy wniosek. Natomiast nie wszystkie kompetencje należą do mnie. Przykro mi to mówić, no ale taka jest prawda. Natomiast rzeczywiście chciałbym, żeby... ...mój podstawowej skrzepki, to było najpierw się rozwoju. I to mi się daje, że to jest takie wyniknięcie dla później. Dziękuję bardzo. Może pan pójść? Była rozmowa i myślę, że powiedziałem, co można zrobić w tej chwili, żeby złożyć wniosek, to nie potrzeba, żeby były zagwarantowane jakieś środki w budżecie, a żeby środki w budżecie zagwarantować, to po pierwsze trzeba je mieć, a po drugie to zagwarantowanie 150 tysięcy na budowę sali gimnastycznej to ma się nijak do stanu rzeczywistego, gdzie kosztorys opiewa na 4 miliony złotych, tam pewnie ponad, natomiast ze środków publicznych można uzyskać maksymalnie do 50%. Także wniosek, żeby złożyć, to nie potrzeba jak na razie mieć żadnych środków w budżecie, natomiast dopiero do podpisania umowy z Ministerstwem na przykład Sportu, bo najbardziej można złożyć do Ministerstwa Sportu, żeby uzyskać te 50% w jednej instytucji, to dopiero wtedy musimy się zastanowić, skąd wziąć udział własny i wprowadzić go do budżetu. Na czas podpisania tego umowy z dofinansowaniem. Także w tej chwili, zabezpieczenie środków w wysokości 150 nawet tysięcy złotych, no to praktycznie tylko jest zawieszenie tych środków, które będą musiały i z nich skorzystać i tak nie można. Natomiast jeżeli chodzi o elewację, no to w miarę jeżeli znajdą się środki w budżecie, to już rozmawialiśmy w zeszłym roku, że jeżeli te środki będą, no i tu nie ma żadnego dofinansowania w tej chwili, to trzeba wszystko zrobić za własne pieniądze, także musimy mieć 100% środków na realizację tego przedsięwzięcia i jest nadzieja, że może się uda to zrobić w tym roku. No bo to rok to sobie wyprzedzenie, to ja uważam, że... No i to i ceny rosną oczywiście. W związku z rosnącymi wynagrodzeniami, no to rosną i ceny, ale to nie tylko to. Jeszcze wiele innych rośnie. Jeśli mogę tutaj w związku z wypowiedzią pana wójta, jeśli nie potrzebujemy środków zagwarantowanych w budżecie do złożenia wniosku, to czy w takim razie ten wniosek zostanie złożony w tym roku? Najprawdopodobniej będzie złożony, bo to chodzi, że w zeszłym roku też dużo się napracowaliśmy, żeby po prostu te wszystkie formalności załatwić, bo wiadomo, że tam było wiele rzeczy, nie tylko zmiana dokumentacji, która kosztowała też więcej niż zakup dokumentacji. Później, jak się okazało przy pozwoleniu na budowę, że jest to działka rolna, trzeba było ją odrodzić. Także po prostu w zeszłym roku to nawet było nierealne, żeby ją złożyć. No. O dofinansowanie, dlatego że już nie było czasu na złożenie wniosku, gdyż skończył się nabór w Ministerstwie Sportu na dofinansowanie. To znaczy, może ja uzupełnię. Pragnę tutaj podziękować panu wójtowi, bo rzeczywiście cała ta dokumentacja, pomimo że było bardzo mało czasu, w poprzednim roku została w terminie uzupełniona. Wszystkie zgody mieliśmy.
No ale rzeczywiście rozmawialiśmy w obliczu trudnej sytuacji finansowej gminy i nie nalegaliśmy na taki wniosek. No, w tym roku liczymy na to, że jednak tak się stanie. Dziękuję. Kto z Państwa chciałby jeszcze w tym punkcie zabrać głos? Dziękuję bardzo. Przechodzimy do ostatniego punktu. Zamykam 12. sesję Rady Gminy. Dziękuję bardzo Państwu za udział. Dobranoc.